Dzień dobry, witam serdecznie. W końcu możemy zwieść słomę. No, także na usłudze tutaj u nas case z prasą John Deere'a i belujemy. W końcu pogoda pozwoliła, bo przez ostatni czas co chwilę padało, ta słoma nie mogła wyschnąć. No i była lipa. Bodźków pełno naleciało. Dobra, tutaj za chwilę założę kamerkę na głowę i już będę spokojnie mógł gadać. Ok, także ładujemy baliki. Tutaj w sumie już tą działkę kończę, nie wiem, godzinę czasu może prasuję. Tutaj na tym polu, tutaj jest 3 hektary działka sąsiada. Dlatego chcemy to jak najszybciej sprzątnąć, bo sąsiad tutaj planuje siać rzepak, a już czas nagli. Więc tutaj bez gadania, czekania po prostu złożymy od razu. Stąd też nie latam dronem za prasą, bo taki też był początkowo plan, żeby jakieś fajne urywki ponagrywać. No niestety jest robota, trzeba robić. Tutaj już nie będę biegał, kombinował, tylko trzeba się pilnować. Ale może jeszcze będzie kiedyś jakaś okazja. Baliki 130, takie nam pasują. Zobaczymy na koniec, ile ich w sumie wyjdzie. Zbite są dosyć fajne, są takie foremne. Ta sama prasa prasowała nam słomę po jęczmieniu. No i jęczmionki w balocie było 3 razy tyle, co w balotach z zeszłego roku po SIPM-ie. Także tutaj jest różnica i nie ma co gadać. Także w końcu pogoda nam pozwoliła działać, bo tak naprawdę ta słoma wstrzymywała nam wszystko. Nie mogłem zrobić uprawek pożniwnych, posiać poplonów, no bo słoma leży, czeka na zbiór. Tak samo już nam się zapas skończył znowuż. Więc z obornikiem od byków też troszeczkę przeciągamy sprawę, no bo tej słomy nie ma. Ale teraz trzeba będzie już ten temat zrobić, posprzątać u tych byków. Także no, tak jak mówię, ta słoma nas trochę wstrzymywała. Ale już powinno być git, już powinno pójść z górki. Do zwiezienia w tym roku mamy 20 hektarów, coś koło tego. I jeszcze nigdy z takiego areału na gospodarstwie nie zwoziliśmy słomy. Mam nadzieję, że jakiś zapasik będzie. No tutaj tych balocików troszeczkę jest, więc myślę, że będzie dosyć spoko. U sąsiada było dosyć fajne to zboże. U nas takich pokaźnych pokosów raczej nie będzie. Ale mimo wszystko, no myślę, że w tym roku starczy. W tamtym roku prasowaliśmy z około 10 hektarów. W tym roku no z 20. Także tak to się prezentuje. No i co tutaj też wiele osób mi pisało, burty, żeby otwierać z drugiej strony, tak? Miałem tą świadomość, po prostu przedtem woziliśmy na chwilę, to było tak naprawdę, więc wzięliśmy, otworzyliśmy z tej strony, z której się otwierają burty, bo tutaj było chyba nigdy nie otwierane, tak naprawdę zawsze się na lewą stronę otwiera, ale teraz już pościągaliśmy nadstawki z tej strony, uruchomiliśmy z tej strony, żeby od pobocza właśnie te otwarte burty mieć. No i kolejny balik się zrobił. Tutaj usługodawca miał takiego właśnie Maseja, co wam to zdjęcie kiedyś pokazywałem. No niestety z tego co mówił, Masej im się rozkraczył, pojechał na serwis i jeżdżą właśnie case'em, ale mimo wszystko zapiernicza z tą słomą. Oczko wyżej, czy tak? No.
no tempo ma z tą prasą, naprawdę. I tutaj właśnie wstępnie mieliśmy te pokosy grabić. Tato nawet próbował, ale tą naszą gwiazdową z grabiarką to się robiło więcej bałaganu niż całego grabienia, więc daliśmy sobie spokój, jest nieprzewracane, niegrabione. Także na jeden kurs zabieramy 20 balotów i po przyczepach będziemy sobie pomału liczyć, ile tego plonu słomy w tym roku jest. No, rozładowaliśmy właśnie te dwie przyczepy. Z dobrych wieści 20 bali mamy już na gospodarstwie, a w naszej kryzysowej sytuacji braku słomy jest to bardzo dobra informacja. Ze złych wieści to idzie kolejna chmura z deszczem. Także no nie jest to za dobre na ten moment. Ta pogoda naprawdę nam ostatnimi czasy nie sprzyja. Słoma to z 2 tygodnie leżała i czekała, żeby ją zebrać. Co chwilę to padało. Podejrzewam, że ona się będzie dosyć kruszyć, bo jak to było co trochę mokre, potem suche, to słoma robi się taka krucha. Zresztą jak zboże jeszcze rośnie i na to zboże też popada deszcz, to sami wiecie, że to później jest właśnie takie bardziej kruche. Także takie informacje na ten moment. No chmurzy się, będzie padać coś chyba. Patrzyłem w aplikację, to niby wieczorem jakiś tam przelotny deszcz ma być. Oby się rozeszło. No i myśleliśmy, że na tej działce, którą teraz wozimy u sąsiada, tam jest 3 hektary, to będą ze 2 transporty może. Natomiast zapowiada się, no, że będzie ze 2 razy tyle, co się spodziewaliśmy z tej działki. No i u nas hektar już też spresował na kolejnej działce, ale tam to będzie chyba z 5 balików tylko. No i pojechał do znajomego zwijać, no bo u nas jest 3 gospodarzy we wsi, którzy korzystają z tej usługi od tego rolnika, w sensie na ten, co nam presuje. To u nas 3 we wsi zwija, no i się dogadaliśmy tak, żeby leciał po prostu pole obok pola po kolei, żeby nie skakać, tylko żeby też jemu było to w miarę na rękę, a my się potem już później jakoś rozliczymy, także wszyscy będą zadowoleni. No fajnie, jakby jednak ten deszcz przeszedł bokiem, choć widzę, że na szybie mi się kropelki już pojawiły. Chyba jednak nie przejdzie bokiem. No już pada. Także z dwojga złego chociaż tyle, że już jakieś baloty mamy zwinięte, że będzie czym ścielić. Także kolejne 20 balotów przywiezionych. No i co? Baloty rozładowujemy na razie na płasko. Szczególnie z tego pola. Ta słoma niby była sucha, ale jak rękę się wsadziło w pokos, to tak, no sucha, ale czuć delikatnie, że tam jeszcze tej wilgoci trochę jest. Więc rozkładamy na płasko. Niech one sobie jeszcze trochę odparują. Także zostało nam tam chyba jeszcze ze 2 transporty przywieźć.
już zaczyna grzmieć. No i takimi małymi lawetkami pomalutku zwozimy. No, mieliśmy ostatnio też incydent nieprzyjemny, bo ktoś nam próbował zapierniczyć balota. Po południu przy obrządku zabierałem stąd jednego, tutaj od czoła. No i rano, na drugi dzień, tato się mnie pyta, co ja tam na tej łące kombinowałem. Nie mogłem strzelić, o co chodzi, bo nie widziałem, co się dzieje. No i pyta się, coś tam narobił. Mówię, że nic. I się okazało właśnie, że balot leżał tutaj, jak się wyjeżdża z łąki na drogę polną. No i z perspektywy podwórka wyglądało to tak, że on po prostu spadł obok tego, tej pryzmy. I będąc na podwórku, myśleliśmy jeszcze, że właśnie on leży tak, po prostu może jakoś się przechylił, chociaż to jest też niemożliwe, no bo jak? I przyszliśmy na miejsce, on tam prawie już na polniaku leżał, czyli ktoś chyba nie dał rady, także serdecznie nie pozdrawiam z tego miejsca. No jest szansa, że przejdzie bokiem. Tak na granicy naszego pola, można powiedzieć. Jedziemy z trzecim transportem, właśnie zaczniemy się zaraz ładować. Mieliśmy małe oberwanie chmury, może tak nie popadało mocno, może jak będzie ciepło, to jutro po południu coś dalej będziemy zwijać. No natomiast wiatr był mega silny, połamało sporo gałęzi tutaj we wsi, u nas zresztą też. Tutaj nagrałem parę relacji. Akurat obrządzaliśmy w tym czasie, jak zaczęło jać, znaczy się. No właśnie widzę. Mówiłeś, że nie spadnie i spadł. Ale nie spadnie na drogę. Ale to chyba dosuniesz do burty i... No, także niby za wiele nie spadło, no ale już tutaj właśnie z wierzchu się ziemia zrobiła miękka. Myślę, że to nie będzie jakimś dużym problemem. No i nasze gospodarstwo jest 2 km stąd, może 3. No w linii prostej to będzie ze 2. I właśnie podczas tej burzy, że tak to nazwę, zjawisko, raptem parę kulek gradu spadło, natomiast kilometr w drugą stronę, już kuzyn tutaj wysyłał zdjęcia, no że było
spore gradowicie, kurczę, dywanik z gradu. Dobrze, że chociaż cokolwiek udało się dzisiaj zwinąć. Aczkolwiek już zaczyna się to robić denerwujące. No bo człowiek nie ma na to wpływu, zebrać nie można, masakra jakaś. Dwa baloty nam uciekły z pola. Ale żeby aż tak się poturlały, kurczę. To może być, z górki tutaj trochę jest. Jadą kulki. No i parę minut temu mówiłem, że nie będziemy tego składać w stertę, żeby ta nie do końca wysuszona na polu słoma miała jeszcze okazję właśnie odparować. Już u nas na gospodarstwie, no to właśnie tak odparowuje, że pada co drugi dzień. Może do zimy zwieziemy tą słomę. Tylko... teraz. Czasem tak się zdarzy, że się trochę rozerwie. A tam za wiatrakiem znowu pada. Widać takie właśnie smugi. Często jak jest chmura oddalona, to widać, że takie smugi to deszcz. No i na dziś jest to ostatni transport. Tam na polu sąsiada jeszcze trochę zostało. Ale to już jutro. Także co, nie wiem kiedy kolejny odcinek złożenia słomy, być może w październiku, jak tak będzie dalej szło. Strasznie to mozolnie przez tą pogodę idzie. Susza niedobrze. Leje też niedobrze. Tylko właśnie, żeby to jeszcze był jakiś deszcz, z którego jest pożytek, że tej wilgoci tam w ziemię pójdzie, a to tak trochę po dziabie, że spresowania nici, a w ziemi też pożytku żadnego nie ma, bo na drugi dzień jest 30 stopni i to wszystko odparuje z powrotem, także, a słoma od spodu wilgotna. Także odkąd ja się kręcę wokół tego interesu tutaj, no to są takie moje pierwsze żniwa, żeby to było aż tak mozolnie, żeby to szło. No ale jakoś pomału dajemy radę. Także jest tego trochę już, przywiezionych 60. Z 20 jeszcze na polu zostało, tak więc z tych 3 hektarów 80 takich balotów, 130, dosyć dobrze zbite. Co zresztą można pokazać. Fajne, eleganckie. No, a 80 balotów, no to 3 miesiące spokojnie tutaj mamy do ścielenia. Także mam nadzieję, że w końcu zapas jakiś będzie. Dobra, nie ma co tutaj przedłużać. Tak jak mówiłem przed chwilą, nie wiem kiedy będzie kolejny film złożenia słomy. Bo jutro to co tam, jeden transport i będzie przywiezione, to nie będę już wam głowy zawracał, bo tam nic ciekawego. Zobaczymy kiedy spresuje nam tą pozostałą część i wtedy będziemy już dalej działać. Na
najdalsze pole. Tutaj tato będzie podczepiał jeszcze te drewnianki stare, rozlatałe pod capka, tak żeby capek też polniakiem na pusto nie wracał, bo tymi rozwalonymi przyczepkami to polniakiem to sobie można tam śmigać, więc będziemy trochę więcej tego wozić wtedy, no bo tak teraz tutaj drogą to no to wożę tymi przyczepami. 2 dni pogody, 3 dni pogody, żeby były, to w końcu będzie temat załatwiony i człowiek będzie spokojniej spał, bo naprawdę przez tą pogodę, przez to, że to jest niepozbierane, bo nie daje jak pozbierać, no to trochę nerwowy tydzień ostatnio był. Bo jak się człowiek cieszył, że już się rozpogadza, to na drugi dzień znowu już deszcz popadał i guzik z tego wyszedł prasowany. No, ale to już się powtarzam, zapętlam, także to tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy.